Depopulacja. Prawdziwy problem Polski, Europy i świata. Witajcie! Czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, jaki wpływ może mieć mniejsza ilość ludzi mieszkających na naszej planecie dla środowiska naturalnego lub nas samych? Wkrótce możemy się o tym przekonać na własnej skórze. Jeśli nie my osobiście, to raczej na pewno nasze dzieci. Jak podaje wiele wiarygodnych analiz, płodność w większości krajów na świecie spada. Ludzie się starzeją. Widać po mnie. A jak przewidują naukowcy, pod koniec stulecia liczba ludzi będzie malała prawie w każdym kraju na Ziemi. Wielu przedstawicieli kręgów naukowych zastanawia się, skąd będą pochodzić następne pokolenia młodych ludzi. Może jak w kultowej seksmisji, będziemy musieli uruchomić taśmy produkcyjne do tworzenia nowych pokoleń. Brzmi to o tyle przerażająco i futurystycznie, iż obecnie wydaje nam się to nieprawdopodobne. Czy zatem kryzys depopulacji jest aż tak dla nas wszystkich niebezpieczny, jak niektórzy go malują? Dziś spróbujemy sobie odpowiedzieć na to pytanie. Zapraszam do oglądania. Możemy domniemywać, że właśnie nadmierny konsumpcjonizm i dążenie do możliwie wygodnych rozwiązań naszej egzystencji, a nie inne czynniki, napędzają zmiany demograficzne. Moim subiektywnym zdaniem właśnie tak jest. I zarówno wyżej wspomniane powody oraz spadek płodności może spowodować szczyt światowej depopulacji w ciągu zaledwie kilku dekad. Bardzo jaskrawym przykładem jest tu Japonia, gdzie mieszkańcy w najbliższych dekadach mogą zmniejszyć się aż o połowę. Już w obecnej chwili wiele terenów rolniczych świeci pustkami i opuszczonymi domami. Niestety taka sytuacja dotyczy wielu krajów na świecie, a szczególnie tych na wysokim poziomie rozwoju gospodarczego. Badania prowadzone przez Institute for Health Metrics przewiduje, że liczba ludzi na naszej planecie osiągnie szczyt w najbliższych 3-4 dekadach, wynosząc niespełna 10 miliardów, a następnie zacznie silnie spadać nawet do 8,5 miliarda w 2100 roku. Za około 60 do 80 lat kraje takie jak Chiny czy wspomniana Japonia skurczą się nawet o 40 do 50% populacji, pozostawiając Indie i Nigerię jako najludniejsze kraje świata. Tylko w takich państwach jak Somalia czy Sudan Południowy może być wystarczająco dużo dzieci, aby utrzymać stabilną populację. Do 2050 roku ludność w ponad 150 krajach będzie się nieuchronnie starzeć. Niestety, taki obrót sprawy ma daleko idące za sobą konsekwencje społeczne, ekonomiczne i polityczne, bowiem te zmiany demograficzne mogą spowodować problemy z opieką zdrowotną, szczególnie nad osobami starszymi, oraz fakt, że ludzie będą musieli zapomnieć o emeryturze i pracować do końca życia, choć czasami myślę, że w Polsce już obecnie tak jest. Jako ciekawostkę można przytoczyć fakt, że kraje wysoko rozwinięte, będące głównym motorem emisji zanieczyszczeń, mają najniższą dzietność i będąc w czołówce najbogatszych państw, emitują 50 razy więcej niż ci żyjący w najbiedniejszych państwach. Czyli masz niskie dochody, a jednak liczba członków rodziny i tym samym społeczeństwa rośnie najszybciej, czyli najwyraźniej, mówiąc nieco żartobliwie i oczywiście absolutnie nie uogólniając, nie mając co robić, robisz dzieci. Troszkę mi to coś przypomina, więc może nie hejtujcie aż tak bardzo tego 500+. Zawężając dzisiejszy temat do naszego kontynentu europejskiego, statystyki pokazują nam, że około 40% Europejczyków mieszka w miastach, a 32% na przedmieściach i w miasteczkach. Podczas gdy niespełna 30% mieszka na obszarach wiejskich, a to one jeszcze do niedawna były prawdziwym motorem napędowym rosnącej populacji. Za 30 lat ponad połowa ludności Unii Europejskiej będzie mieszkać w środowisku miejskim, podczas gdy obszary wiejskie będą miały o 8 milionów mniej mieszkańców. Teoretycznie taka migracja ludności wiejskiej do miast nie jest zjawiskiem nowym. Dzieje się to bowiem na starym kontynencie od drugiej połowy XX wieku. Praktycznie od zawsze życie na terenach wiejskich niosło za sobą sporo niekorzystnych aspektów powodujących, iż ludzie coraz chętniej przenosili się do miast. Uciekając z terenów niestabilnych gospodarczo, opartych na rolnictwie, często charakteryzujących się niskim poziomem dochodów. Korzyści płynące z niższych kosztów życia, większej przestrzeni, mniejszego zanieczyszczenia i ogólnie w tych względach lepszej jakości życia przestały do ludzi przemawiać, będąc niwelowane przez mniejszą możliwość zatrudnienia, gorszą infrastrukturę komunikacyjną, telekomunikacyjną oraz publiczną w sektorze zdrowotnym i oświatowym, a także praktycznie brakiem branży rozrywkowej, co dla szczególnie młodego pokolenia
jest bardzo ważne. Ten spadek liczby mieszkańców terenów wiejskich widoczny jest prawie w całej Unii Europejskiej i również przekłada się na trend starzenia się ludności. Znamienny jest także fakt, iż więcej kobiet niż mężczyzn opuszcza obszary wiejskie, ponieważ możliwości zatrudnienia w ich przypadku są dla nich jeszcze gorsze i zazwyczaj naprawdę słabo wynagradzane. Depopulacja nie jest jednak spowodowana jedynie wyludnianiem się, w szczególności obszarów wiejskich, ale może prowadzić do dramatycznych skutków i prawie całkowitego ich zniknięcia. Zjawisko to jest wyjątkowo widoczne w takich krajach jak Finlandia, Szwecja, Hiszpania, Portugalia czy wschodnia część Niemiec. Tak jak wspomniałem w jednym z ostatnich odcinków, dotyczy to także krajów bałkańskich i żebyśmy się nie udzili, że żyjemy na Zielonej Wyspie, również Polski. Na obszarach wiejskich w Polsce mieszka obecnie około 15 milionów ludzi, ale średni poziom ich życia jest niższy niż w miastach. Wiążą się z tym m.in., jak wspomniałem, słabsze niż w obszarach miejskich zarobki czy wyższe bezrobocie. Wyludnianie się wsi jest utrwalane z powodu migracji głównie ludzi młodych, którzy emigrują z obszarów wiejskich lub uboższych państw postkomunistycznych w poszukiwaniu większych możliwości rozwoju dla siebie i swoich rodzin. Z tym problemem boryka się m.in. Polska od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej i otwarcia granic. Zmniejsza to więc wskaźnik urodzeń, powodując zachwianie przyrostu naturalnego i w konsekwencji starzenie się społeczeństwa oraz niższą dynamikę gospodarczą takich regionów. Eksperci z całego świata i nasi krajowi są zgodni, że zjawiska depopulacji nie da się całkowicie powstrzymać, a jedynie złagodzić, ponieważ jest to problem wyjątkowo złożony i globalny, niczym znany youtuber globalista. Istnieje oczywiście duża liczba instrumentów publicznych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich lub tych szczególnie zagrożonych wyludnieniem, lecz pomimo ich dostępności zarówno na szczeblach rządowych, państwowych, jak i unijnych, są one zbyt rozproszone i tym samym mało skuteczne. Opierają się bowiem głównie na stereotypach, które próbują jedynie odwrócić proces depopulacji, lecz w sposób na tyle nieudolny, że nie wykorzystuje się maksymalnie lokalnego potencjału i nie kładzie szczególnego nacisku na innowacyjność i rozwój technologiczny oraz infrastrukturalny. Ludzie widząc lub nie widząc dla siebie perspektyw rozwoju, sami umieją analizować, a w 90% przypadków wybierają najlepsze dla siebie rozwiązania. Dlatego właśnie, pomimo że w ostatnich 3 dekadach liczba ludności wiejskiej w Polsce teoretycznie wzrosła, to jednak większość gmin wiejskich czy wiejsko-miejskich cechuje ujemne saldo migracyjne. Tereny wiejskie, zwłaszcza te oddalone od większych miast, coraz bardziej się wyludniały i wyludniają. Prognozy rozwoju dla tej sytuacji są bardzo negatywne, choć teoretycznie w naszym przypadku wciąż można jeszcze ten trend odwrócić, jeśli odpowiednie działania zacznie się od zaraz. Zatem jedną z przyczyn takiego zjawiska jest upadek tradycyjnego rolnictwa przy jednoczesnej jego komercjalizacji i ciągłym powiększaniu się gospodarstw oraz ich uprzemysławiania. Efektem czego jest to, że wieś typowo rolnicza wyludnia się, a ta podmiejska zyskuje mieszkańców. Jest to widoczne w wielu państwach członkowskich Unii Europejskiej. Od lat obserwuje się zanikanie małych gospodarstw rolnych, szczególnie w okresie 2005-2015 liczba takich gospodarstw spadła z 14 milionów do 10 milionów. Społeczność rolnicza w Europie starzeje się, a średni wiek europejskiego rolnika to znacznie powyżej 50 lat. We wspomnianej wyżej Portugalii ponad połowa rolników jest w wieku powyżej 65 roku życia, czyli de facto są emerytami. Co ciekawe, Polska pod tym względem nie wygląda jeszcze aż tak źle. Jesteśmy w grupie zaledwie kilku krajów, gdzie odsetek najmłodszych rolników, a więc takich poniżej 35 roku życia, jest wyższy niż 10%, co jednak wcale nie znaczy, że ta sytuacja powinna nas wprawiać w jakiś hura optymizm, bo ogólnie jest ona zła w całej Europie. Obszary wiejskie w Polsce zajmują ponad 90% terytorium Polski, więc realnie powinniśmy się czuć za nie odpowiedzialni wszyscy, nawet jeśli mieszkamy w miastach. Na nich bowiem w głównej mierze znajdują się zasoby naturalne, czyli bardzo ważne elementy dla całej naszej gospodarki. Musimy jednak pamiętać, że spadek liczby mieszkańców w Polsce nie dotyczy tylko obszarów wiejskich, ponieważ jest także procesem zauważalnym szczególnie od lat 90. w większości polskich miast. W latach 2002-2017 liczba ludności zmniejszyła się w niemal 70% ogółu
miast w Polsce. Szacuje się, że do 2030 roku liczba ludności miejskiej odnotuje spadek o 6,5%, a do 2050 roku prawie o 19%, czyli będzie to dotyczyło wszystkich aglomeracji miejskich poza Warszawą. Jak sami się domyślacie, mniejsza liczba ludności sprawi, że spadnie zapotrzebowanie na nowe mieszkania i inwestycje budowlane. Determinować będzie to także zapotrzebowanie na powierzchnię użytkową, biur czy sklepów. Można spodziewać się opustoszałych galerii handlowych czy dzielnic biurowych, które z powodu braku najemców nie będą w stanie się utrzymać. Mniejsza liczba ludności w wieku produkcyjnym obniży także popyt praktycznie we wszystkich gałęziach przemysłowych. Wobec tego, myśląc perspektywicznie, to państwo powinno zabiegać o aktualizację wiedzy i umiejętności wśród osób w wieku produkcyjnym. Patrząc na to z punktu widzenia dzisiejszych pracodawców, którzy dla podnoszenia kwalifikacji kierują pracowników na szkolenia czy kursy, to rządzący powinni propagować uczenie się lub inaczej rozwój społeczeństwa przez całe życie poprzez podnoszenie zasobu wiedzy i kompetencji zawodowych. Co jeszcze ważniejsze, powinni szczególnie zadbać o nasze zdrowie, profilaktykę medyczną oraz społeczną edukację finansową, uświadamiając nam, jak ważne jest oszczędzanie. Niestety, jak sami widzimy, raczej działania nie idą w parze z założeniami. Ale może kiedyś nadejdzie czas, że to się zmieni, czego i Wam, i sobie życzę. Dziękuję za uwagę i cześć!